Cześć, witam serdecznie, Arkadikus z tej strony. Ponownie wracamy do tematu Diablo 4, ale cóż, to będzie taki faktycznie ostatni raz, bo niektórzy uważali, że moje ostatnie filmy, czy to recenzja Diablo 4, czy też może moje odpowiedzi do komentarzy spod tej recenzji były nastawione specjalnie na narzekanie na grę. Well, cóż, krytyka niedziałających aspektów to narzekanie, no ale w dzisiejszych czasach mnie to już w zasadzie nie dziwi. W każdym razie, tym razem zamierzam pójść w stronę taką bardziej konstruktywną i wymienić, co należałoby według mnie oczywiście poprawić bądź wprowadzić do gry, by Diablo było znów w moim mniemaniu dużo lepsze. Pomysły te podzieliłem na trzy kategorie. Łatwe do zrobienia, które mogłyby być wprowadzone no, praktycznie w jakimś takim hotfixie, no i jedyne co jest tak naprawdę potrzebne to błogosławieństwo Blizzarda. Trudniejsze, nieco bardziej wpływające na rozgrywkę, ale nadal możliwe do wprowadzenia. Chociaż pewnie raczej na starcie sezonów, bądź też w większych rozszerzeniach, to jest kategoria druga, oraz te, które osobiście byłyby przeze mnie przyjęte z szeroko otwartymi ramionami, ale Blizzard raczej na pewno tego nie wprowadzi. Ale zanim zaczniemy, czas dla sponsora tego odcinka i tego kanału, czyli Instant Gaming, z którego to widzę coraz więcej was zaczęło korzystać, co mnie osobiście bardzo cieszy. No, szczególnym zainteresowaniem, jak widzę, cieszy się u was cały czas taka opcja tańszego wykupienia abonamentów dla PlayStation Plus czy Game Passa, ale i tak już parę gier też kupiliście, a te dostaniecie na wszystkie platformy i to taniej. Nice. Aby sprawdzić ofertę, kliknijcie w link Instant Gaming w opisie pod filmem. And now for something completely different. Jak można ulepszyć Diablo 4? No, z takich najłatwiejszych rzeczy, które nie wpłyną wybitnie na rozgrywkę, nie zniszczą jakoś specjalnie balansu, ale za to uprzyjemnią tę grę, to byłyby takie rzeczy, które Blizzard byłby w stanie zrobić, wklepując parę naście dziesiąt linijek kodu. Oto kilka przykładów. Po pierwsze, naprawa konia. Koń, jaki jest, każdy widzi. Z założeń jest to przyjemne usprawnienie, które pomaga nam niby dotrzeć do naszego celu szybciej i sprawniej. Niestety, niby, bo jednak nie jest wcale ani szybciej, ani tym bardziej sprawniej. Koń zatrzymuje się praktycznie na każdym kamieniu na jego drodze. I to w takim stopniu, że przejechanie 20 sekund bez przerwy powinno być nagrodzone jakimś achievementem. Dodatkowo moby stawiają barykady częściej niż policja w driverze, tym pierwszym, czy też w GTA. I o ile część, jak się ma farta, no to da się przebić, tak w większości przypadków niestety trzeba z tego konia zsiąść i ją rozbić. Albo też co chwilę mamy uskok i niby koń powinien przez niego płynnie przeskoczyć, ale tak bardzo często się nie dzieje i ten miota się jak płotka w Wiedźminie. No i wreszcie nieraz trzeba po prostu się wspiąć po jakiejś ścianie lub z niej zeskoczyć, albo przejść po linie. No a tego nasz koń nie potrafi, więc znów trzeba z niego zsiadać. A dlaczego to wszystko jest tak strasznie wkurzające? No, dlatego, że jakiś geniusz wpadł na to, że koń ma cooldown. Więc jeśli zsiądziesz, by rozbić tę barierę, no to teraz masz kilkanaście sekund, żeby przeczekać ten cooldown i znowu wsiąść na konia. Wdrapiesz się na ścianę, sam zsiadłeś z tego konia, nie jesteś z niego zrzucony. No to świetnie, no to teraz poczekaj, aż spadnie ci cooldown. A czasami jak się nazbiera kilka takich rzeczy naraz, czyli najpierw napotkasz barierę, zsiądziesz z tego konia, rozbijesz tą barierę, wsiądziesz na tego konia z powrotem tylko po to, żeby po paru sekundach, wiesz, dotrzeć do uskoku, no i koń znowu nie potrafi sobie z tym poradzić, zsiadasz z niego tylko po to, żeby przeskoczyć, wsiadasz na niego, jak już ci ten cooldown spadnie, a potem nagle się okazuje, że tak naprawdę jeszcze przed tobą jest wspinaczka, to ci się po prostu odechciewa. Tak więc koń jest zdecydowanie do naprawy i naprawa tak naprawdę tego problemu jest banalnie prosta, no o tym co wspomniałem. Po pierwsze, naprawa i upłynnienie jazdy koniem, żeby nie blokował się na każdej pierdole,
oraz eliminacja cooldownu jego przywoływania. Nie można zaprzeczyć, że mechanika ta służy tylko po to, żeby zmarnować nasz czas i ładować nasz stopień frustracji. Ani nie wnosi to nic dobrego, ani nawet nie balansuje w żaden sposób rozgrywki, bo wsiadanie i zsiadanie z konia nie wiąże się praktycznie z żadnymi pozytywnymi efektami. No, ktoś mógłby też rzec, że no, każda postać ma taki atak związany z zeskakiwaniem z konia, aczkolwiek no raz, że te obrażenia są malutkie, mierne wręcz, a dwa, no atak ten i tak ma swój własny cooldown, więc po prostu wyeliminować cooldown z konia. 2. Hierarchia afiksów. Jak dobrze wiecie, itemizacja w Diablo 4 jest dla mnie leniwa, nieciekawa i mocno chaotyczna, i o ile z designem itemizacji niewiele można zrobić, tak przynajmniej można wprowadzić mały smaczek w postaci quality of life. Wprowadzenie hierarchii statystyk ułatwiłoby porównywanie przedmiotów. Gdyby statystyki związane z atakiem były zawsze na górze, niżej te związane z odpornościami, jeszcze niżej te związane z obroną, a na koniec jakieś inne, no byłoby o wiele łatwiej porównywać te przedmioty. A tak, w jednym przedmiocie afiks zwiększający obrażenia, nie wiem, podczas berserkowania, będzie na pierwszym miejscu, a w drugim przedmiocie będzie na miejscu czwartym. Jest to tak idiotyczne, że możemy znaleźć dwa identyczne przedmioty z identycznymi afiksami i ich wartościami, a mimo to afiksy w obu przedmiotach będą w innych miejscach. Ja naprawdę nie chcę się bawić w zabawę z podstawówki, wiecie, w stylu połącz zdania, gdzie z jednej strony masz jedną część zdania, z drugiej strony drugą, znowu bije mikrofon, pasującą i musisz je ze sobą połączyć. Ja chcę szybkiego, sprawnego porównania. To naprawdę wymaga szybkiej zmiany, a wcale niewielkiej. 3. Dorobienie skrzynki przy teleporcie. Tego mi brakuje, szczerze. Tak, można mnie nazwać leniwym, dziadersem, czy co tam jeszcze sobie inni wymyślą. I don't give a fuck. Brakuje mi tego, że skoro już muszę iść do tego miasta, żeby zrzucić te przedmioty, no to niech przy teleporcie będzie skrzynka. Tak zwany w innych grach jest to nazywany po prostu dump stash. Niech będzie to 2 sekundy drogi od tego teleportu, jeśli już trzeba, ale szukanie po mapce, gdzie jest skrzynka, bo w każdym mieście jest w innym miejscu, by potem do niej podbiec, zrzucić przedmioty i wrócić, no to jest po prostu zły design, który marnuje nasz czas. Co więcej, dodałbym miejsce skrzyni przy każdym teleporcie, nie tylko w większych miastach. Bieganie, zrzucanie tego wszystkiego i potem powrót do dungeonu trwa za długo. Tutaj mamy przykład i porównanie, jak długo trwa to w Diablaku. A ile w grze, której tytułu nie wolno wymawiać, bo psychofani Diablo 4 dostaną piany? Już pomijam kwestię tego, że tak naprawdę ilość tabów czy zakładek w skrzynce powinna być nieograniczona i jedynym tak naprawdę ogranicznikiem powinno być nasze złoto. Niech sobie kosztują nawet i miliony, ale żeby można było kupić, a nie ograniczenie do 4. What the fuck? 4. propozycja tych łatwych zmian to wybór domyślnego miejsca teleportu. No i skoro już o tym mowa, no to byłoby miło, gdybyśmy mogli wybrać sobie miasto, do którego domyślnie będziemy się teleportować po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Ja nie chcę się wybierać do stolicy regionu. Można by wprowadzić funkcję, że po otworzeniu mapy prawym przyciskiem myszy na przykład wybieramy miejsce, do którego będziemy się za każdym razem teleportować.
Kto wie, może jest mi wygodniej sprzedawać syf na jakimś zadupiu na strzastakanych szczytach niż w mieście głównym. Chciałbym się tam teleportować, naciskając T, a nie otwierać mapę, przeklikać poziom, żeby wyjść z widoku dungeonu, wtedy znaleźć te miejsce na mapie i tak dalej. No, małe quality of life, a jednak quality of life. Numer 5 to wyszukiwanie. I to już tłumaczy się samo przez się, no i poruszane to było chyba przez wszystkich graczy. Wiadomo, że w skrzyni trzymamy tylko legendy z dobrze wyrolowanymi statystykami. No mówimy tu o aspektach, nie statystykach. No bo robimy to po to, że jak już wypadnie nam rar, który polepsza nam statystyki, który jest lepszy, który jest upgrade'em, no to dzięki temu ten aspekt z dobrze wyrolowanymi statystykami możemy tam włożyć, żebyśmy nie tracili tego aspektu. No ale wiadomo, że tam jeszcze ludzie trzymają gemy i tak dalej, ale... Bądźmy szczerzy i się nie oszukujmy, to głównie aspekty zawalają nam skrzynię. No i byłoby miło, gdybyśmy mogli te aspekty wyszukiwać. A tak przykładowo, no chcę korzystać z aspektu, który przykładowo przyciąga mi wrogów podczas korzystania z trąby powietrznej, to byłoby miło wpisać trąba i mieć podświetlone wszystkie związane z nią przedmioty. Lepiej byłoby miło wpisać przyciąga, no i pokazuje nam wtedy tylko ten aspekt, który nas interesuje. Teraz jak mamy nazbieraną dużą ilość aspektów trzymanych na ewentualny upgrade, musimy przelecieć całą skrzynkę, by znaleźć ten, który nam odpowiada. A potem jeszcze, jeśli dojdą do tego alty i dla nich też trzymamy legendy, no to się już w ogóle straszny chaos robi. A dla przykładu, proszę bardzo, jak to wygląda w grze, której nazwy nie wolno wymieniać. I pyk, proszę, wszędzie mam podświetlony przedmiot z konkretnym afiksem. Ten przedmiot to w sobie ma, mam go podświetlonego, reszta jest wyszarzana. Super. Proste. Numer 6. Dorobienie taba z gemami. I tutaj znów taki mózgopierd Blizzarda podczas projektowania gry, który na szczęście faktycznie w przyszłości zostanie poprawiony zgodnie z ostatnim streamem deweloperów. No, uniwersalna zgoda wszystkich graczy Diablo 4 dotyczy tego, że nasza postać powinna mieć osobną zakładkę w inwentarzu specjalnie dla znajdowanych gemów. Czasami, kiedy jeszcze jesteśmy zboczeni na tyle, by zbierać wszystkie gemy, to te potrafią zawalić nam połowę ekwipunku. Jest to jakaś pomyłka po prostu, no i gemy powinny, tak jak pieczęcie i eliksiry, czy przedmioty związane z zadaniami, mieć własną zakładkę, nic więcej nie trzeba wyjaśniać. No i tak, na szczęście Blizzard posłuchał tego jęczenia, jak to niektórzy określają, psujemy im grę najwyraźniej. Zarówno fanów, jak i krytyków gry, i niebawem gemy przeniesione zostaną dokładnie tam, gdzie trzymane są wszystkie surowce, no i nie będą zajmowały swojego miejsca. Będą po prostu cyferką w tabelce. Świetnie! Szkoda tylko, że taką małą, jakby nie patrzeć, zmianę dostaniemy dopiero w sezonie drugim, czyli jeśli dobrze pamiętam, to w październiku. Z drugiej strony, aby warto było je zbierać, chyba że to będzie podnoszone jak reszta materiałów automatycznie, to wyrzuciłbym z gry możliwość odzyskiwania gemów po ich wyjęciu. Ale to tylko taka luźna sugestia właśnie, żeby zbalansować to, że teraz będziemy ich zbierać pewnie w setkach czy tysiącach. Numer 7 z łatwych poprawek. Włączenie global chatu. Wydaje mi się, że to tylko kwestią czasu, ale na ten moment tego nie ma. W Diablo 4 jesteśmy zmuszeni być online, czy nam się to podoba, czy nie. Widzimy innych graczy, bierzemy z nimi udział w eventach w otwartej mapie. Czasami bijemy z nimi world bossy. Dlaczego więc nie wprowadzić ogólnego czatu zwyczajnie dla shit talku, dla porównywania przedmiotów, pytań czy porad? Gracze na początku jeszcze sobie radzili, korzystając z czatu handlowego, jak z globala, ale nie służyło to za długo, no i teraz każdy czat w grze Always Online jest absolutnie, totalnie pusty. Nie chcesz spamu, jesteś przeciwnikiem czatu, no, shit talku i tak dalej, to po prostu klikasz, wychodzisz z globala, nikt cię do tego nie zmusza i dlatego nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku czatu globalnego w Diablo 4. No i dobra,
Teraz druga kategoria rzeczy, które według mnie powinny zostać wprowadzone, ale które mają pewnego rodzaju ograniczenia, które trzeba przeskoczyć, które trzeba jakoś obejść. Jednak nie jest to coś niemożliwego. Jest to jednak związane zarówno z balansem, czy to też z czasem spędzonym w grze, co może wymagać przemyślenia nie tylko tego, że jak to wprowadzić, ale i wzięcia pod uwagę kilku innych aspektów. W skrócie, dla mnie to ulepszenie, ale nie tak proste jak te wspomniane wyżej, nadal jednak możliwe w przyszłości i mam nadzieję, że kiedyś Blizzard je wprowadzi do Diablo 4. Numer 1. Bezpośredni teleport do dungeonu po użyciu klucza. Czy pieczęci. No i tutaj akurat znów jestem w szoku, bo umieściłem to na tym trudniejszym tierze, że tak powiem, a jednak Blizzard na ostatnim streamie, w czasie kiedy ten tekst był już w sumie napisany, zapowiedział tę zmianę. Troszkę żałuję akurat wtedy tego, że filmu nie zmontowałem wcześniej, no bo teraz to trzeba było zupdate'ować w tym tekście, ale z drugiej strony omijam dzięki temu komentarza, że haha, a ty co, nie widziałem streamu, tak? Stare info dajesz. No otóż, w miejscu tym chciałem umieścić taki znów leniwy quality of life, że kiedy aktywujemy sobie pieczęć do dungeonu, to no miło byłoby się do niego po prostu od razu przenieść, a nie jechać, jak to czasami faktycznie jest te 2 czy 3 minuty. No wsiadając jeszcze, zsiadając z tego parszywego konia, no tylko po to, żeby po dotarciu do tego dungeonu zrobić go w czasie krótszym niż tak naprawdę do niego jechałem, bo takie zresztą krążyły memy, że czasami dojechanie do dungeonu trwało dłużej niż jego zrobienie. No i ta zmiana zostanie wprowadzona jeszcze przed sezonem pierwszym i teraz faktycznie, jak już tylko aktywujemy klucz do Dunga, no to zostaniemy tam przeniesieni. Super, odhaczone, gratuluję. 2. W tym trudniejszym tierze. Urozmaicenie legend i aspektów. To pewnie będzie związane z bardziej z nowymi sezonami niż z update'ami i wiadomo, że to zostanie wprowadzone, większa ilość aspektów i unikatów. No na ten moment jest całkiem biednie. Aspektów niby jest dużo, ale tylko część z nich jest w jakikolwiek sposób użyteczna, zaś lista unikatów w mojej opinii jest wręcz śmieszna. No tutaj jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie dużo większej ilości, szczególnie tych drugich, co tak jak wspomniałem, będzie bardziej rozwiązane w czasie. Chciałbym, aby przede wszystkim unikaty były przedmiotami faktycznie definiującymi buildy, a póki co, jeśli mam być szczery, I am not impressed. 3. Demontaż przedmiotów w bugu. O tym wspominałem w odpowiedziach na komentarze po recenzji Diablo 4. Demontaż przedmiotów w dungeonie. Dla mnie byłby to absolutnie świetny feature, który sprawiłby, że z jednej strony moglibyśmy spokojnie skupić się na farmieniu maców, złota i tak dalej. Zbieramy sobie wtedy wszystko, co wypadnie, gdy jesteśmy pełni, sprawdzamy, czy nie ma tam jakiegoś upgrade'u dla nas. Jeśli nie, oznaczamy wszystko jako śmieci, a potem jednym przyciskiem to wszystko, co jest oznaczone jako śmieci, przerabiamy na materiały. Prosto, szybko, nie trzeba przeczekać 2 loading screenów oraz biegać do odpowiedniego NPC-a. Łatwo, szybko, przyjemnie. A NPC będzie nadal wszak potrzebny, no gdzieś naprawiać armor i w ogóle itemy musimy, tak? Tak więc to nie jest tak, że nagle NPC stanie się niepotrzebny. Ale tak, będąc szczery, nie chodzi tutaj w sumie tylko o takie moje lenistwo. Jednym z takich grzechów ciężkich w designie gier jest wytrącanie gracza z takiej płynnej rozgrywki. I gdy w pewnym momencie musisz się zatrzymać, na siłę porównać przedmioty, by zrobić miejsce i wyrzucić jakiś krab, żeby podnieść, znowu bije mikrofon, nowy przedmiot, który wypadł i zobaczyć, czy może to nie jest upgrade, to jest to właśnie ten taki grzech ciężki. I kolejny punkt, nie wiem, 4., 5., może 6., jakoś się zgubiłem. Ominięcie CC, niewrażliwość na CC. Endgame i ogólnie gra na koszmarnych dungeonach na tierze 4 to niestety rozgrywka polegająca na uciekaniu przed CC. Jeszcze postaci dystansowe mają nieco łatwiej, ale postaci walczące w zwarciu, a ja gram barbarzyńcą, więc coś o tym wiem,
mają czas na zadawanie obrażeń tylko wtedy, kiedy utrzymuje się umiejętność związana z niewrażliwością na CC, a praktycznie każda postać takie coś ma. No i gdy ta zbliża się końca, zaczyna się paniczna ucieczka, aż spadnie nam cooldown. Resist nie dają nam zbyt wiele i to ma zostać akurat też naprawione w sezonie drugim, co Blizzard sam zapowiedział, bo powiedzieli, że resisty to takie krapstaty i nie działają tak, jakby chcieli. Ale ja też mam inne rozwiązanie, możliwość ominięcia CC w całości. Niewrażliwość na CC poprzez obudowanie glifów. Na ten moment tak naprawdę te tabliczki na endgame'ie są dla mnie bardziej żartem, no i wcale nie są takie wspaniałe, jak to ktoś wcześniej mówił, że to będzie build defining, taki wow. Brakuje tam faktycznie obudowywania wokół innych rzeczy niż tylko atak, statystyki i więcej statystyk. O wiele więcej powinno być tam kafelków związanych z omijaniem CC, niewrażliwościami na CC czy ograniczeniem czasu CC. Wpadnięcie w lub zamrożeń to naprawdę nic fajnego, tym bardziej, że nie można spijać wtedy też potów, co jest dla mnie absolutnie debilnym designem. Ale za to satysfakcja z dobrze zbudowanej postaci, która w głębokim poważaniu ma niektóre efekty CC, dlatego że ktoś pomyślał nad glifami, no byłaby naprawdę duża. Nie mam problemu z CC, mam problem z CC, kiedy nie można wokół niego budować postaci. No i wreszcie... kategoria trzecia. Kategoria, w której wymieniam rzeczy, które chętnie zobaczyłbym w grze, ale nie wydaje mi się, żeby Blizzard kiedykolwiek podjął nawet próby w danym kierunku. O czym mowa? No w zasadzie jest jedna, czy może dwie rzeczy. Numer jeden. Konkretny farming. Wiecie, co mi przeszkadza w tworzeniu nowej postaci w Diablo 4? Już pomijając farmienie renomy, to strata czasu. Lubię, kiedy w grze wszystko, co robię, nawet w nieznacznym stopniu wpływa na moje całe dokonania. Więc kiedy grałem głównie barbą i stworzyłem sobie czarodziejkę, no to niejako cofałem się w rozwoju. Itemy skalowały mi się z postacią, więc nie było szans na wbicie czegoś lepszego przypadkiem dla barbarzyńcy, tym bardziej, że przedmioty w głównej mierze wypadają nam dla naszej postaci, dla naszej klasy. Więc teraz niejako marnuję czas, zanim wbiję się znów w endgame, zanim znów wbiję na tier 4. Po prostu nowa postać, nowa gra, zapomnij o poprzedniej postaci. Dlatego mi się nie chce. Co mogłoby to naprawić? Pewnego rodzaju uniwersalny drop, który zawsze jest pewnego rodzaju boostem, niezależnie od tego, jaką postacią grasz. Dla przykładu w starusieńkim jak świat Hellbreathie, o którym wspominałem kiedyś na kanale, to była gra, w której praktycznie wszystko było grindem. Nawet z najgorszego mobba mógł polecieć taki kamień jak Stone of Xelima, Stone of Merien czy Zemstone of Sacrifice. No i zabijesz nawet królika i przypadkiem może to wypaść. Kamienie te nie dość, że mają swoją wartość w złodzie, które akurat tam ma jakąś wartość, a które w Diablo 4 jest, cóż, cyferką i zasobem tak naprawdę do upgrade'u, a nie kupna przedmiotów, bo handel też jest praktycznie martwy, to mogę te dwa pierwsze wykorzystać do ulepszenia sprzętu, na przykład broni czy armora, a ten ostatni do zabezpieczenia swoich rzeczy w razie śmierci. One są zawsze w cenie, bo są zawsze przydatne. W takim Path of Exile, nawet jeśli gram na słabszej postaci, to może mi wypaść Chaos, Divine, Mirror, czy jakaś ciekawa karta, którą mogę odsprzedać innemu graczowi lub wykorzystać w craftingu na tej czy na głównej postaci. Dzięki takim dropom wiesz, że nawet jeśli grasz wolniej, no bo testujesz sobie nową postać, która jest słabsza, to nie marnujesz czasu, bo zawsze masz tą jednomilionową szansę na świetny drop, który zbustuje ci całe twoje konto, jakkolwiek chciałbyś tą rzecz wykorzystać. W Diablo 4 nie ma takiego uniwersalnie pożądanego przedmiotu, dlatego też handel jest tam martwy i dlatego też, kiedy robię nową postać, momentalnie tracę motywację do pchania jej dalej, no bo dlaczego mam się męczyć z levelowaniem, skoro mogę sobie farmić macy szybciej główną postacią, a i nawet ten gold przecież leci w większych ilościach na mojej głównej postaci. Alty to po prostu marnowanie czasu. Dlatego też brakuje, powtarzam, tego uniwersalnego dropu. Co by to mogło być? Ciężko mi powiedzieć, ale wszak to nie ja zarabiam grube miliony na tworzeniu gier.
Ale gdybym miał dać tylko przykład, słuchajcie, to jest tylko przykład, to niech będzie, nie wiem, taki Stone of Jordan. Żeby nie było to związane ze skalowaniem poziomu, to niech to będzie on sobie rozbity na jakieś tam części. No i zbierasz jego fragmenty i po zebraniu, nie wiem, 10 fragmentów oddajesz je jakiemuś handlarzowi, no i dostajesz soja. W takim przypadku, jak ktoś ma, nie wiem, 6 fragmentów, no to może kupić kolejne 4 za jakąś chorą pewnie cenę, albo wymienić je na przedmioty, no i wtedy każdy taki drop jest czymś, co jest znamienite dla całego konta. Wiecie, bo wypadł ci jakiś tam fragment soja, ty nie potrzebujesz soja, no to wymienię sobie na unikat, którego no nie mogę wyfarbić, tak? Albo może no zamiast soja, no to runy z Diablo 2 mogą być świetnym przykładem, o ile tutaj kiedyś będą zaimplementowane tak naprawdę, bo z każdego dosłownie moba może wypaść ci runa. Ta nie musi być zeskalowana z poziomem i nawet z najsłabszego moba na pierwszym levelu może wypaść ci najlepsza runa. Wtedy nawet jeśli robisz nową postać, to cały czas masz tę taką marchewkę, że coś możesz zdobyć. Tego tutaj absolutnie brakuje, bo myślałem, że też dobrym przykładem będą przedmioty setowe, które mają być tutaj kiedyś tam w przyszłości wprowadzone. No ale jak dobrze wiemy, Diablo 4 skaluje dropy przedmiotów do poziomu postaci, jeżeli mówimy o armorze, broniach, ringach i tak dalej. Więc zapewne, nie wiem, taka talarasza zdropiona na pierwszym poziomie nie będzie nawet w procencie tak dobra, jak talaraszka zdropiona na poziomie 80. Więc to akurat odpada. I to też wiąże się z nadaniem nam takiej dodatkowej marchewki, o czym też już wspomniałem, w celu levelowania. No bo bądźmy szczerzy, ile można bić nowych poziomów? I jaki jest tego cel? Czy robienie czegoś na 100 poziomie aż tak różni się od robienia tego na poziomie 80? Co mamy robić po wbiciu 100? Magicznie nam się przecież żaden content nie odblokowuje. A ile można zbierać przedmioty o 2% lepsze w danej statystyce niż nasze aktualne? A tak, taki grind farming tego rodzaju daje nam motywację do dalszej gry, jeżeli lubimy grindować. I kolejna rzecz, to mnie irytuje mocno, duże. Naprawdę duże zwiększenie ilości potworów podczas Helltide. Gdy Helltide był reklamowany i opisywany, to wyobrażałem sobie po prostu zalew, morze mobów wylewających się z piekielnych wrót. A otrzymaliśmy... No cóż, tę samą mapę, tylko z czerwoną poświatą i kilkoma losowymi elitkami i bossami. No ile jest to mechanika, którą... No niestety, trzeba po prostu robić, żeby wyfarmić macy do rerolowania statystyk, afiksów tak naprawdę na przedmiotach. Tak, frajda z tego jest średnia. Nie jest najgorzej, ale jest średnia. Sorry, ale minimum, jakie sobie wyobrażałem taką ogromną, piekielną falę, to jest znów tytuł gry, której wymieniać nie wolno, Minimum Breach. Wybaczcie, ale to, co my mamy w Helltide, to może, parafrazując, wkurwić jamnika, a nie zwiastować prawdziwy koniec świata i natarcie sił piekła. Piekielna fala. I szczerze mówiąc, myślałem, że w tej kategorii mam jeszcze ze dwa pomysły, ale kiedy zaczynałem je rozpisywać, no nie były one specjalnie dobre, więc te pomysły koniec końców wyeliminowałem z tej listy, bo to już były takie faktycznie moje fiksacje za bardzo w moją stronę. Tak więc akurat ich nie wymieniam. No i tak naprawdę to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że był dla was bardziej konstruktywny, przynajmniej dla tej części, która uważała, że te stare materiały były takie pianiem dziadersa. Dajcie znać, co o tych pomysłach sądzicie, jakie wy mielibyście życzenia i w jakiej kategorii byście je zawarli. Jeśli nazbierałoby się tego odpowiednia ilość, to może powstałby jednak jeszcze jeden taki już ostatni materiał na temat Diablo 4, bo ja naprawdę nie mam zamiaru zamieniać tematyki tego kanału na grę od Blizzarda. Chociaż tak to faktycznie ostatnio wygląda i no, absolutnie się wam nie dziwię, jeżeli was to wkurza. Naprawdę, wybaczcie mi, to już się kończy. Niemniej liczę na wasze komentarze i do usłyszenia następnym razem. Dzięki za uwagę.